Dzień dobry moi kochani, witam was w tym przepięknym dniu. Od rana pada, ale to nic kochani, siadamy i oglądamy sobie razem 7 odcinek Tańca z Gwiazdami. W końcu zaczęły się odcinki, gdzie pary pokazują 2 tańce. Jestem ciekawa, jak pary sobie z tym poradzą. Bo tak naprawdę do dzisiejszego odcinka powinni przygotowywać się dwukrotnie. A i tak słyszałam już, że pary trenują po nocach, trenują bardzo dużo. Także dzisiaj zobaczymy, czy sprostają temu zadaniu. Ostatnio dużo się wydarzyło, naprawdę. Było dużo dram, dużo komentarzy. Czytałam też wasze opinie pod moim ostatnim filmikiem. Bardzo się cieszę, że tak chętnie komentujecie, tak chętnie wyrażacie swoje zdanie. I powiem wam, że skłoniliście mnie jeszcze do takiej refleksji, że ja po prostu, kochani, to zostawię. Każdy odcinek będzie miał swoją osobną historię. I pewnie wszystko znowu będzie się kręciło wokół pani Dagmary. A ja nie chcę zawieszać psów na pani Dagmarze. Bo uważam, że tutaj nie ona jest winna. Także chciałabym już w tym filmiku troszeczkę oszczędzić tych komentarzy na temat pani Dagmary. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to tam naprawdę poświęciłam bardzo dużo czasu, żeby skomentować tą całą dramę związaną z panią Dagmarą. Także mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek pozwoli mi skupić się naprawdę na tańcu. I naprawdę trzymam kciuki za panią Dagmarę. Może ostatni odcinek ją zmotywował i może dzisiaj zobaczymy jakiś piękny taniec. Naprawdę trzymam za to kciuki, a my bez zbędnego przedłużania jedziemy od razu z pierwszą parą i przed nami Julka Kuczyńska-Mafaszyn, Michał Danilczuk w pierwszym tańcu. Zobaczymy, co to będzie, czy standard, czy łacina. Paso doble zatańczy para numer 7. Julia Mafaszyn-Kuczyńska i Michał Danilczuk. Pewnie większość z was bardzo dobrze wie, że ja naprawdę trzymam kciuki za Julkę, żeby ona się w końcu otworzyła i zauważyłam właśnie sobie przewijając, że Julka też o tym wspominała. Także mam wrażenie, że Julka już jest w 100% uświadomiona w tym, że brakuje tej mimiki, że ona gdzieś tam nie do końca na maksa otwiera się w każdym tańcu. Także już mamy połowę sukcesu i teraz widzę delikatną poprawę, taką naprawdę tyci-tyci, ale jest. Też mamy tutaj ułatwione troszeczkę zadanie, bo mamy pas doble, więc tutaj tak jak w tangu byśmy chcieli na przykład tylko tą złą minę, już nie aż tak są wymagane gdzieś tam zmiany nastrojów, możemy cały czas być właśnie tacy wściekli, tacy agresywni bym powiedziała w tej mimice i powiem tak, jak na Julkę ja widzę ogromną poprawę, ale kiedy sobie myślę jeszcze o innych uczestnikach, jak ich mimika wyglądała w poprzednich odcinkach, tych naprawdę wcześniejszych, to myślę sobie, że to nadal troszeczkę jest dla mnie za mało, ale postarajmy się tutaj ocenić coś więcej niż tylko mimikę. Kochani, ja tylko na 2 sekundy wrócę do mimiki. Naprawdę 2 sekundy. W momencie, w którym Julka była ciągnięta tak po parkiecie przez Michała, tutaj mi brakowało naprawdę takiego wzroku, wiecie, wkurzonego. Co ty robisz? Takiego bulwersu nawet bym powiedziała. Jak o tym myślę, to sobie wracam do tańca współczesnego Roxy i Michała i ona naprawdę każde, wiecie, wyrwanie ręki czy nogi akcentowała właśnie w buzi. My to widzieliśmy po jej wyrazie twarzy, że jej się coś nie podoba i co ona konkretnie chce tym przedstawić. A tutaj właśnie u Julki w takim kulminacyjnym dosyć momencie, bo to był taki moment, powiedziałabym, akrobacyjny, taki naprawdę show. Nie widzieliśmy takiego totalnego włożenia się. Tak naprawdę Julka tutaj nie musiała używać aż tak ciała. Musiała się spiąć, oczywiście, żeby gdzieś tam się nie rozlecieć, jak Michał ją ciągnął. Tutaj jak najbardziej szapoba, ale z drugiej strony ciało nie musiało wykonywać żadnych akcji. Biodra nie musiały chodzić tak jak w sambie. Nie musiała się aż tak skupiać, co jej ciało w tym momencie robi. Więc mogła naprawdę w tym momencie takiego relaksu, bym powiedziała, skupić się bardzo właśnie na wyrazie swojej twarzy. I tego mi tutaj brakowało. Ale co bym chciała podkreślić? Ogólnie w tym pasodoble podoba mi się ruch, tak ogólnie Julki. Jest dużo mocniejszy niż w poprzednich tańcach i mam nadzieję, że utrzyma się tak do końca. W tym momencie, jak Julka krosowała nogi i szła sobie do boku, nie do końca było to takie dopracowane, ale ta pozycja... Super! Tego właśnie od Julki potrzebuję. Chciałabym widzieć cały czas, jak ona staje w takich pozycjach,
chciałabym zobaczyć również jej twarz. Czy ona naprawdę jest włączona na maksa? Bo z tyłu tak to wyglądało. Powiem wam tak, fajne otwarcie odcinka, mi się podoba, mi się już humor poprawił, jak dobrze pewnie widzicie, bo bardzo mi się ten pokaz podobał. Oczywiście patrzę tutaj przez pryzmat, z czym Julka miała problem i z jakiego punktu wychodzimy, ale patrząc tylko na to, bardzo mi się podobało. Naprawdę, tak jak przez jakiś moment mówiłam, Boże, to się już nie poprawi, tak tutaj naprawdę widać, że Julka idzie bardzo dobrą drogą. Podobały mi się mocne momenty, ja naprawdę to widziałam. Wydaje mi się, że Julka ma jeszcze delikatny problem z przechodzeniem między figurami, że wyłącza się na chwilę, a później znowu jest jakaś mocna poza i widzę, że ona się włącza. Ale chciałabym widzieć, wiecie, nieprzerwanie przez cały taniec to. Ale zobaczmy, co powiedzą sędziowie. Mam nadzieję, że tutaj docenią Julkę, bo według mnie zrobiła naprawdę progres. W zeszłym tygodniu zachęcałem Ciebie, żebyś pokazywała emocje w tańcu. W paso doble to jest niezbędne i to jest taniec, gdzie trzeba pokazać wyrazistość. Nawet czasem trzeba to troszeczkę przerysować, dokładnie, zgadza się. I partnerka musi być waleczna, dominująca, zadziorna, nieustępliwa. I dzisiaj to widziałem. Jest! Rafał powiedział w zasadzie wszystko to, co ja też chciałam powiedzieć. Pękła ta skorupa, był ogień i ogień. Otwierasz się coraz bardziej. Jesteś coraz bardziej drapieżna i z tym sokołem. Ja mam jeszcze jedną rzecz. Ja tam czuję, że ty nam pokazałaś część jeszcze tego, co jest. Jeju. I ty powiedziałaś, ale chcę powiedzieć ważną rzecz. Ty powiedziałaś, że na życie jesteś dobra. Tutaj trzeba złapać jakość zła, jakość ostrości, ale nie przeżywać tego duchowo czy psychicznie. Tylko pomyśleć, jaką ona ma jakość w naszym życiu i ją zastosować. Nie męczmy się, nie bądźmy źli dla tańca. Nie, tylko złapmy jakość. Wiecie, że właśnie z tym, co pan Tomasz powiedział przed chwilą, ja miałam styczność naprawdę niedawno, bo ja jestem osobą, która lubi się wkładać, wiecie, psychicznie, mentalnie, całą sobą w swój taniec. I ostatnio właśnie ktoś mi powiedział identycznie to samo, że emocje w tańcu to jest kreacja, to nie jesteś ty. Julka, jak tutaj pokaże się właśnie taka mega, jeszcze bardziej agresywna, zła, to nie znaczy, że ona taka jest. A ja powiem wam szczerze, potrafię wejść w taki performance, że później sobie myślę, o kurde, kim ja naprawdę jestem. Także to jest naprawdę taki komentarz, bym powiedziała, na takim światowym poziomie. To ja bym mogła usłyszeć, ale sobie teraz zapunktowałam. Mógłby to usłyszeć taki naprawdę profesjonalny tancerz, bo mam wrażenie, że nie jestem w tym jedyna, że nie tylko ja się tak wkładam, że później po prostu jestem wypruta z emocji, a tak naprawdę nie skupiam się na tym kreowaniu. Także tak wam chciałam wtrącić ode mnie, że ja również dostałam właśnie taki komentarz. To jest bardzo, bardzo ciekawe, ale dla mnie osobiście również bardzo, bardzo trudne. Mnie kiedyś powiedziano, w życiu możesz być szarą myszką, a na parkiecie jesteś gwiazdą. Ja tego wszystkiego tak bardzo nie widziałam jak oni. To nie jest. No raczej, prawda? Ty jesteś gwiazdą, ja to nie przygotowana. Może. Czyli gwiazdy. Co widział? Zgodzę się z Ewą, że pękła skorupa, ale tam jeszcze nie wylazło z niej za wiele. Mi bardziej brakowało, bo były świetne, ale to świetne wszystkie akrobatyczne rzeczy, jako show genialne. Natomiast w tych takich podstawowych krokach odrobinę, nawet jak robiłaś dobrze ręce, to one były takie małe. Tutaj chciałabym zabrzmieć optymistycznie i powiedzieć, że absolutnie nie zgadzam się z panią Iwoną, no ale spójrzmy na to realistycznie i przypomnijmy sobie, jak pary już tańczą, jak pary już wyrażają swoje emocje. Także przez pryzmat tego myślę, że tutaj no poniekąd muszę się zgodzić z panią Iwonką, jak zawsze, no bo w porównaniu do reszty uczestników po prostu jest to nadal za mało, mimo wykonanej tak dużej pracy. Jeszcze przed tym, jak dowiemy się, jakie padły noty, to ja
powiem, jakbym tutaj zagłosowała. Powiem wam tak, doceniając naprawdę pracę, jaka została wykonana, dałabym tutaj 8. Bo nie był to jakiś wybitnie super taniec, który bym oglądała dzień i noc, ale ta wykonana praca naprawdę zrobiła na mnie wrażenie. Także dałabym tutaj mocną, naprawdę 8. Rafał Maserak. 8. Ewa Kasprzyk. 10. Tomasz Wygoda. 9. Iwona Pawlowicz. 7. A my dostaliśmy 8, 10, 9 i 7 od pani Iwony. Mamy w sumie 34 punkty, co uważam za naprawdę dobry wynik. Także naprawdę tutaj dla Julki należą się brawa, a my sobie jeszcze musimy ocenić stylizację. Powiem wam, że ja naprawdę jestem zdziwiona. Mam wrażenie, że tutaj w tej edycji gdzieś tam w połowie został zmieniony stylista. Jakby na początku miałam bardzo dużo komentarzy, bardzo dużo takich, bym powiedziała, nawet uwag w stosunku co do stylizacji. A teraz? Ja mogę tylko powiedzieć, że mi się to podoba. Po prostu mi się to podoba. Ja powiem wam szczerze, jeśli chodzi o ubieranie się, ja nie jestem jakąś guru. Naprawdę trudno mi coś wystylizować. Ale z tego względu, że tak już długo tańczę, jestem tancerką, chodzę na turnieje i troszeczkę oglądam, co tam pary mają na sobie, to mogę wam powiedzieć, czy dana stylizacja po prostu komuś przeszkodzi, czy komuś pomoże, moim zdaniem. No i tutaj mogę powiedzieć jedynie, że ta stylizacja jak najbardziej Julce pomogła. Długa spódnica do pasodoble naprawdę pomaga. Pasodoble wygląda zupełnie inaczej. Zupełnie jest na innym poziomie, bym powiedziała, jak pojawia się długa spódnica, bo ją można wykorzystać, dodaje takiej tajemniczości i sensualności temu wszystkiemu. Plus w górze u Julki zostały zastosowane falbany, które też są bardzo, ale to bardzo popularne, jeśli chodzi o stylizację kobiet właśnie takich flamenco. I mamy na dole jeszcze róże. No po prostu tyle akcentów, takich typowych dla pasodoble, że ja tu nie mam co dodawać, kochani. Michał wygląda również świetnie. Także tutaj tylko mogę powiedzieć, że bardzo, bardzo, bardzo udana stylizacja. A przed nami następna para, Krzysztof Szczepaniak, Sara Janicka. Zobaczmy, jak będzie wyglądał ich pierwszy taniec. Ale zabrzmiało weselnie. Foxtrota zatańczy para numer 3, Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka. Mamy tutaj do czynienia z Foxtrotem i powiem wam szczerze, tak na pierwszy rzut oka nie chcę sobie powtarzać, bo chciałabym się wcielić w rolę tutaj jurora i nie oglądać tego 10 razy, a później wyrazić swoje zdanie, tylko oglądać na świeżo i wam tu komentować. Także według mnie, słuchajcie, na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że przez chwileczkę wypadli z rytmu. Poza tym później jeszcze miałam takie wrażenie, że bardzo trudne rozliczenie ktoś im wymyślił. Także mimo wszystko ja bym tutaj wolała coś bardziej prostszego, ale w takim rytmie, wiecie, że to by płynęło z tą muzyką. Jeśli chodzi o takie sekwencje typowo turniejowe, to ja tutaj muszę pochwalić pana Krzysia. Naprawdę super trzyma ramę. Oczywiście, że delikatnie bym obniżyła barki, tutaj rączka delikatnie tak w pewnych momentach spadała. Ten łokieć, na którym Sara trzyma swoją dłoń. Wiadomo, że lepiej by było, jakby wszystko było w jednej linii, ale poza tym muszę powiedzieć, że dla mnie wygląda to clean. Mi tutaj nic nie psuje. Mam teraz taką eksplozję, bo to ani nie jest żadne unoszenie, ani nie jest żadna akrobacja, taka wiecie, wow, że wszystkim po prostu szczęki opadają. Jest to po prostu zwykły ruch, taki bym powiedziała teatralny, sceniczny, ale jestem w tym zakochana. Naprawdę, to jest tak dopasowane w melodii, po prostu moje wszystkie zmysły mówią tak. Na początku jak wzięli te szklanki, mówię, i co oni tak po prostu sobie wypiją i będzie koniec tańca? Ale tutaj naprawdę fajny akcencik. W ogóle cały taniec wydaje mi się taki lekko demoniczny. Jakby taki serial kiedyś bardzo popularny, Wednesday.
To właśnie tak mi się to kojarzy, wiecie, takie... No, takie właśnie. Oj, Krzysiu, i wszystko ci zepsuł Foxtrot. Czyli co? Te fragmenty, Co? Kiedy tańczyliście w parze. Żeby nie za długo mówić, może tak. Na twoją pracę stóp w Foxtrocie spuszczam zasłonę milczenia. Bardzo mi się podobało, jak już masz wyczucie takiego punktowania. Wychodzisz, stawiasz stopę. Zrobiłeś to rondę żał. Za chwilę prowadziłeś pięknie partnerkę. Cudownie, jakby to było to samo, co na dole u góry. Ale też się zgodzę z Iwoną, że czekałem na to legato szeroko, szybko, szybko, wolno, szybko, szybko. Utwór Amy Winehouse, tak wam to, do tego w tym tak się rymuje z tym wszystkim, tak się zmaczował, że po prostu wyszło przepiękne widowisko i jeszcze no, z tragicznym finałem. Dołączenie do Klubu 27. Ja w ogóle się nie zgadzam z Iwoną. Czego? Iwona najwyraźniej była zajęta tym, co tu było w tych kieliszkach. Foxtrot jest killerem i to już dobrze wszyscy wiemy. I macie teraz w tym odcinku dwa tańce. Wiem, ile kosztuje to was ciężkiej pracy, ile musicie włożyć tej pracy na sali treningowej. I w Federstepie, gdzie szliście do przodu, tam jest pięta, palce. I to wszystko było idealnie zatańczone. Chcę ci powiedzieć, że najlepsi profesjonaliści wykładają się na tym tańcu, a ty się nie wyłożyłeś. Tutaj aż mi się przykro zrobiło, że pani Iwonka tak od razu zaczęła negatywnie. I ja powiem wam szczerze, nie spojrzałam aż tak na stopy, nie skupiłam się na tym, mimo że bardzo często patrzę na stopy. To tutaj moja uwaga powędrowała na górę i ja chciałam ocenić właśnie taką lekkość w górze i mi wszystko pasowało. Także ja gdzieś tam nie szukałam jeszcze szczegółów w stopach. Może faktycznie były tam jakieś, wiecie, takie mocno stawiane nogi, bez takiego posunięcia, bo właśnie w Foxtrocie takie, wiecie, lisie kroki, tak jak powiedział kiedyś pan Rafał, że właśnie takie skradające się chcielibyśmy zobaczyć. Także ja tutaj swojej opinii wyrazić nie mogę, bo tego nie widziałam. Tak jak przy poprzedniej parze, zrobimy sobie tutaj mały stop i powiem, jaką ja bym tutaj notę podniosła przy tej parze. I to nie jest obiektywna opinia. To jest w ogóle subiektywna opinia, bo mnie jako widza, nie mnie jako jurora, tylko mnie jako widza, po prostu to jakoś tak zauroczyło. Te momenty, bardzo krótkie mimo wszystko, ale te momenty takie sceniczne, w ogóle eksplozja w moim umyśle. Także ja po prostu bym tutaj dała 9. Jako widz, nawet jakbym była jury, jeśli ktoś mnie zauroczył, to ja po prostu daję 9. Tu faktycznie nie było tak, wiecie, totalnie płynąco jak na chmurce, czego byśmy oczekiwali mimo wszystko w Foxtrocie, ale ja bym tutaj naprawdę z czystym sumieniem dała 9. Rafał Maserat. 8. Ewa Kasprzyk. 10. Tomasz Wygoda. 8. Iwona Pawlowicz. 6. No po komentarzach jury mogliśmy spodziewać się takiego wyniku. Mamy w rezultacie 32 punkty. No jak na poziom tańca pana Krzysztofa, to nie jest jakoś mega dużo. Także mam nadzieję, że drugi taniec będzie oceniony dużo, dużo wyżej. My jeszcze szybciutko sobie ocenimy stylizację. I jedyne, czego troszeczkę tutaj nie rozumiem, to makijażu Sary. Ja wiem, że oni mają pewnie dwie stylizacje na dzisiaj przygotowane i nie będą zmazywać makijażu, żeby nałożyć ponownie jakiś inny. Ale w takim razie ja bym tutaj chciała zobaczyć troszeczkę suknię dostosowaną do tego makijażu. Bo mamy naprawdę bardzo mocny tutaj granat w tych oczach, a suknia jest po prostu klasyczna, wręcz bym powiedziała taka królewska i ten makijaż mi absolutnie tutaj nie pasuje, ale sama w sobie suknia jest trudna, mogłabym tak ją ocenić, nie jest brzydka. Absolutnie, ale jest trudna. Ja na przykład nie wiem, czy bym dobrze wyglądała w takiej sukni, no ale z tego względu, że Sara ma taką budowę i jest w ogóle tak delikatną kobietką, to tutaj akurat jej pasowała. Także jeśli chodzi o samą sukienkę, to trafione. Jeśli chodzi o pana Krzysztofa, to tutaj mamy klasyczny frak standardowy. Fajnie pan Krzysztof w nim wygląda, ale ja bym tutaj coś pokombinowała, wiecie? Żeby on bardziej wyglądał jak taki może mafiozo. Skoro ona tak wygląda, ma taką królewską, taką starodawną tą suknię w takim klimacie właśnie, to ja bym się pokusiła o coś takiego może w klimacie dynastii? Coś takiego bardziej po królewsku bym tutaj widziała. A przed nami następna para, Anita Sokołowska i Jacek Jeszkę w tańcu latynoamerykańskim. Zobaczmy, co to będzie. Rumbę zatańczy para numer 10, Anita Sokołowska i Jacek Jeszkę. See a love is strange.
Jeśli chodzi ogólnie o panią Anitę i Jacka, ja u nich lubię bardzo przepływ ruchu. I tutaj mamy rumbę. W ogóle Jacek z Hanią to jest para bardziej standardowa. Mamy tu rumbę i ten przepływ też jest. To jest niesamowite, naprawdę. Taki mały przytyk, ale to bardziej chodzi o gusta. Ja bym tutaj mocniej się wychyliła na miejscu pani Anity, żeby ten przepływ poszedł jeszcze dalej i sobie wrócił. Ale ogólnie mam takie, jak ich oglądam. Bardzo miło to się ogląda. But darling, when I hold you, don't you know I feel the same? Cause nothing lasts forever, and we both know hearts can change. Ja jestem zachwycona nogami pani Anity. W ogóle mają przepiękny kształt i ona wie, jak ich używać. Naprawdę to wymagało według mnie ogromnej pracy na treningach, żeby wiedzieć, jak to używać, bo my, jako profesjonalne tancerki, mamy z tym czasem problem. Tym bardziej na początku kariery. Także tutaj absolutne szaleństwo w ogóle. To wygląda przepięknie, jak ona robiła te wszystkie rondę. Mega, naprawdę w ogóle pani Anita zadziwia mnie techniką. Może mogłabym się przyczepić tutaj do górnej części ciała, że ona nie do końca bierze w tym wszystkim udział. Ten przepływ gdzieś tutaj się zatrzymuje i wyżej nie przechodzi. Tutaj mamy taką troszeczkę blokadę, ale nogi? Wow! Przed chwilą na tym parkiecie był tańczony najbardziej erotyczny taniec z tańców towarzyskich. Na drugie imię ma namiętność. Ja czekałem na to, żebyś zatańczyła tą rumbę, bo byłem ciekawy, co nam pokażesz, bo znamy ciebie z takiej właśnie ekspresji, dynamiki. Tu całkiem pokazałaś się inną twarz. Byłaś wyzywająca, zmysłowa, delikatna, wolna. To mi się bardziej podobało niż 50 twarzy Greya. Mam pewien jeszcze niedosyt, bo widzę takie piękno, szczególnie w górze u ciebie, do tej rumby. Ja czekam, bo ty mówisz, że jesteś, zostałaś nazwana rokową dziewczyną. Były też tam łzy. Te łzy czasami nas spinają na życie i coś w życiu czasami niesiemy taką jakość, że nam wchodzi taką ostrością. Ja jeszcze czekam, żebyś to puściła w ramionach, w rękach, żeby tam były węże miłości. Już od kilku odcinków ja jestem zauroczona wręcz i powiem, kocham, kocham, kocham twoją fizyczność, bo twojej głębi i duszy już wiemy. Natomiast jestem zauroczona twoim ciałem, twoim każdym mięśniem, które tutaj pokazałaś, a już osadzenie w rumbie, w tych niektórych momentach, takich najbardziej rumbowych, brawo. Bardzo się cieszę, że pani Iwonka właśnie też zwróciła uwagę właśnie na tą fizyczność. Te nogi, no to już w ogóle zostawmy te nogi, one były przepiękne, ale w ogóle cały ruch, mam wrażenie, że pani Anita najbardziej przypomina mi takie tancerki turniejowe. Naprawdę. I w tym standardzie, jak się wzruszyłam, po prostu dla mnie to wyglądało jak taki urywek z turnieju normalnego. Tak samo tutaj. Momenty, wiecie, osadzenia, momenty przepięknych, prostych nóg, jak one pracowały. Szok. Naprawdę jestem w szoku i to jest godne naprawdę bardzo wysokiej noty, dlatego ja dałabym tutaj dychę. Ja wiem, że były momenty takie nie do końca dopracowane, wiem, że była tutaj blokada w górze, ale dla mnie to jest w ogóle inny poziom tutaj. Dla mnie to jest taniec z gwiazdami, naprawdę do tego powinniśmy tutaj dążyć, żeby jak najbardziej przypominać tych profesjonalnych tancerzy. I ja widzę, że pani Anita tutaj w 7 odcinku jest już naprawdę na końcu tej drogi. Rafał Maserak. 10. Ewa Kasprzyk. 10. Tomasz Wygoda. 9. Iwona Pawłowicz. 10.
I mamy 39 punktów. Ja się bardzo cieszę, bo naprawdę pani Anita zasługuje na takie noty. No tak jak mówiłam, ja sama bym tutaj dała dychę, także w ogóle się nie dziwię tej punktacji. No i co? Bardzo się cieszę. A my jeszcze, kochani, powiemy sobie o stylizacji, bo mnie korci. Przepięknie pani Anita wyglądała. Naprawdę, dla mnie ta suknia jest tak elegancka, tak bardzo różni się od reszty tych sukienek. Wiecie dlaczego? Bo tutaj nie mamy tych kamyczków, czyli takich malutkich świecidełek, które się przylepia lub przyszywa właśnie na suknie takie turniejowe. Zazwyczaj właśnie miałam wrażenie, że tutaj styliści próbują nacieszyć oko widza właśnie tymi kryształkami, jak najwięcej ich tam powklejać, żeby to się świeciło, żeby to robiło wrażenie. A tutaj przychodzi pani Anita z taką typową klasyką. I właśnie chodzi o to, że to nie jest taniec współczesny, bo w tańcu współczesnym też mieliśmy zupełnie bez kamieni stylizację, ale tutaj rumba, no to wiecie, zazwyczaj tancerki wychodzą totalnie wykamieniowane od stóp do głów, a tutaj taka przepiękna klasyka. Jeszcze do tego suknia tak pięknie uwydatniała nogi pani Anity. No ja po prostu jestem zachwycona. Jacek w tej koszuli wyglądał równie dobrze, także ja tutaj naprawdę mogę się tylko zachwycić. A przed nami następna para, Maciej Musiał, Daria Syta w walcu wiedeńskim. Walca wiedeńskiego zatańczy para numer 12, Maciej Musiał i Daria Syta. Powiem wam na razie takie dwie rzeczy, które mi zapadły w oko, których mi tutaj brakuje. Pierwsza rzecz to rozluźnienie. Brakuje mi tutaj takich momentów oddechu, zwłaszcza u Macieja. Walc wiedeński w ogóle powinien być taki oddychający, tutaj powinniśmy być taki właśnie jak wdech i wydech. I przez to, że nie ma tego rozluźnienia, mam takie wrażenie, że brakuje tutaj takich wypunktowanych momentów w muzyce. Bo walc wiedeński leci... Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I jakbyśmy mieli to rozluźnienie na dwa, trzy, to na raz byśmy mieli przepiękne takie punktowanie w muzyce. Tym bardziej w takich momentach artystycznych. Troszeczkę tutaj Daria z Maciejem się spieszą. W ogóle mam wrażenie, że cała choreografia jakby od początku jest taka delikatna nerwówka. Myślę, że tak odgórnie była zrobiona ta choreografia, żeby coś się działo, ale dla mnie to już nie jest walc wiedeński. Wiecie, troszeczkę tutaj za dużo tych takich sztucznych akcentów było. To właśnie później przełożyło się na to, że byli troszeczkę za szybko w muzyce. Odrobinę za dużo podskoków było w kroku podstawowym i podniesiony troszeczkę ciężar ciała do góry w ramionach, ale pięknie oddajesz muzykę, jej charakter, pięknie pracujesz w ogóle dłońmi, jestem zaszokowana. No tutaj jak pani Iwonka jeszcze powiedziała, że Maciej idealnie oddaje muzykę, no to muszę się nie zgodzić. Nie było, wiecie, takiego właśnie odpłynięcia w tej melodii. Walc wiedeński to jest naprawdę takie płynięcie. No ja tego nie widziałam, ja kompletnie nie widziałam, żeby Maciej się oddał w muzyce akurat
w tym tańcu. Chciałbym zobaczyć, jakbyście tańczyli trochę dłużej, bo na początku też widziałem, że niosłeś swój oddech na takiej krótkiej lince. A pod koniec zaczęliście tańczyć lepiej i piękne było partnerowanie. Jakbyś tak troszkę się zmęczył więcej i zaczął oddychać szeroko, wtedy byś jeszcze lepiej zatańczył. Jeszcze wolność była w tym. Ja czułam to uczucie, czułam to wyrażanie. Czułam pasję, więc nie odpuszczajcie. W zeszłym tygodniu ta samba troszeczkę była gorzej. Widać, że w walcu o wiele lepiej się czujesz. Dla mnie ten walc był taki przestronny, delikatny. Delikatny, lekki, romantyczny. Dla mnie uwiódł. Jeśli chodzi o mój punkt, to powiem wam tak totalnie szczerze. No jak i ja bym oceniła ten taniec. Mimo wszystko, co powiedzieli jury, jakie tutaj superlatywy nie padły, dla mnie to był taniec na szóstkę. Maksymalnie. Naprawdę. Dla mnie właśnie kompletnie nie oddawał charakterystyki tańca, jakim jest walc wiedeński. No dla mnie naprawdę. Maksymalnie tutaj szósteczka, ale zobaczmy, jak oceni to jurorzy. Rafał Maserat. 8. Ewa Kasprzyk. 9. Tomasz Wygoda. 8. Iwona Pawlowicz. 7. I dostaliśmy 32 punkty. No muszę wam powiedzieć, że moim zdaniem jest to naprawdę wysoki wynik. Tutaj muszę powiedzieć, że jestem troszeczkę zdziwiona, ale w ogóle same komentarze były takie chwalące, że tak powiem. Także no nie dziwię się tej punktacji, ale dla mnie nie było tutaj szału. Jeśli chodzi o stylizację, to pisaliście mi ostatnio, że Maciej sam podjął taką decyzję, że on nie chce mieć nic tutaj robione za bardzo z tym swoim wizerunkiem, także go na razie zostawmy. Ale jeśli chodzi o stylizację Darii, no powiem szczerze, tutaj naprawdę bez szału. Ta sukienka troszeczkę mi się kojarzy, jak przechodzę koło salonu z sukniami ślubnymi i są właśnie wystawione takie delikatne, smukłe suknie ślubne. I tak mi się niestety ta suknia kojarzy. Zresztą jak Daria tutaj tak stoi, to akurat w takim świetle widać bardzo tą rajstopkę, którą tutaj ma u góry. Także no, muszę powiedzieć, że dla mnie nie do końca trafione stylizacje, ale może im się podobają. A przed nami następna para, Roxy Węgiel, Michał Kasin i pokażą nam dzisiaj sambę. Sambę zatańczy para numer 5, Roxy Węgiel i Michał Kasin. Fajne rozpoczęcie, troszkę wydawało mi się za długie, ale nadal było takie interesujące, wiecie, w ogóle fajny ten moment, jak Roxana rozpięła tutaj tą koszulę Michałowi, to mi się bardzo podobało. I zaczęli oni choreografię od zygzaków. I oni zatańczyli te zygzaki tak bardzo zrywalnie, nie ma takiego słowa. Było to dla mnie takie, powiedzmy, staccato, ale z drugiej strony jeszcze u żadnej pary nie widziałam aż takiego przytrzymania. Było raz i Roxana cały czas stała tutaj, a zazwyczaj już raz i pod koniec tego razu już dziewczyny tam się odwracają i robią następny krok. Także myślę, że tutaj jest powód do pochwały z tego względu, że Roxana naprawdę pokazała tutaj taką swoją kontrolę ciała, że mogła wykończyć cały raz i dopiero przejść do I2. Także to muszę tutaj wyszczególnić, bo naprawdę zrobiło to na mnie fajne wrażenie. Ale tutaj powiem wam szczerze, był taki moment, w którym Roxana wyszła spod ręki Michała i stanęła sama. I tutaj widziałam taką słabość w ciele. Nie było takiego, wiecie, bęk, stoję, nikt mnie nie ruszy. Nie było zachwiania się na nogach, ale miałam wrażenie, że po prostu dmuchnę i Roxana poleci. Tutaj mieliśmy batokado i batokado jest bardzo, bardzo trudną figurą dla osób początkujących. Tego naprawdę długo uczą się tancerze, także nie dziwię się, że tutaj nie wyszło, no ale jednak nie wyszło. Tutaj muszę powiedzieć, że naprawdę średnio mi się podobało właśnie w wykonaniu Roxany. Jeszcze jak Michał jest taką bombą energetyczną i tańczy obok niej, to ona troszeczkę, mam wrażenie, że tutaj znika w tej sambie. Thank you.
Ale to wyglądało mega. Naprawdę muszę powiedzieć, ta kontrola Roxany, i tutaj się znowu powtórzę, kontrola, bardzo duża kontrola. Mam wrażenie, że Roxana nigdzie się nie spieszy, że celebruje każdą figurę, każdy krok, stara się ją robić jak najlepiej. I właśnie ta ostatnia figura z tymi obrotami pod ręką, która jest bardzo trudna, naprawdę bardzo, żeby utrzymać się na swojej nodze, żeby się spionować, trzymać cały czas bardzo zwarte ciało, żeby gdzieś tam nie poszło na boki, no to tutaj naprawdę wielki ukłon, bo wyglądało to świetnie. Dwie rzeczy wypunktuję. Pierwsza, i to jest najważniejsze w tańcu, rytm, jeszcze raz rytm. One, et two, one, et two. Tu wszyscy tańczą raz i dwa, i raz i dwa. Pierwszy raz ktoś zatańczył mi one, po angielsku. Et two. Le po angielsku. Bardzo często ludzie tańczą sambę na paluszkach i myślą, że to lepiej. Nie lepiej, bo tylko na całej stopie możesz zrobić cokolwiek biodrem. I ty tak na całych stopach byłaś. Cudowne biodra na samym początku, przejście, pomimo akcentowania angielskie, polskie, cudowne rotacje, wspaniałe partnerowanie i na końcu cudowne kręcenie w Grand Prix na jednej nodze, bardzo długo, konsekwentnie, tyle powiedziałem. Czy twoją sambę opiszę krótkim akronimem? DAR. Dynamiczna, atrakcyjna, rewelacyjna. Rafał Maserat. 10. Ewa Kasprzyk. 10. Tomasz Wygoda. 10. Iwona Pawłowicz. 10. Mamy 40, kochani, pierwszą dzisiaj. No cóż, ja mogę powiedzieć, bardzo się cieszę, mam nadzieję, że doda im to skrzydeł i drugi taniec będzie jeszcze piękniejszy. Jeśli chodzi o stylizację Michała i Roxy, no to ja tutaj muszę powiedzieć, że naprawdę Roxy wyglądała przepięknie. Ja powiem wam szczerze, że nie do końca fajnie bym się czuła z tak odkrytym brzuchem, naprawdę tak bardzo, bo tutaj mieliśmy bardzo obniżony stan. No ale Roxana ma przepiękną sylwetkę, także super to wyglądało i bardzo mi się podobał akcent tej całej spódnicy, takiej typowo zębowej, mieliśmy frędzle, mieliśmy pióra, to całe chodziło, także no, bardzo mi się to podoba. Koszula Michała również taka wymyślna, bardzo fajna, wydaje mi się, że też właśnie w takim stylu, takim sambowym, Rio de Janeiro, tutaj te roślinki, fajnie mi się to wszystko razem komponuje, także jak najbardziej udane stylizacje. A przed nami następna para, Dagmara Kazimierska, Marcin Hakiel, módlmy się o to naprawdę, żebym ja tutaj się nie rozgadała, bo to zupełnie bez sensu, oceniamy tutaj sam taniec. Quick Stepa zatańczy para numer 8, Dagmara Kazimierska i Marcin Hakiel. Kurczę, tak sobie powiedziałam, wiecie, oceniamy sam taniec, ale no jest tu co oceniać. Jestem w szoku. Pani Dagmara, przyklejona do pana Hakiela, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, w ramię, trzyma się, powiedzmy, jako tako po swojej stronie. Głowa w lewo, jak na panią Dagusię, no muszę powiedzieć, rewelacja. Też na początku te momenty solo właśnie z tego quickstepa, kozak. Dla mnie naprawdę wszystko w rytmie. Bardzo tak wesoło. W ogóle pani Dagmara fajnie trafiła, bo jest quickstep, więc możemy się uśmiechać ile wlezie. No muszę powiedzieć tak, quickstep był, były momenty solo, mamy mega fajne wychylenie, naprawdę, nie sądziłam, że pani Dagmara kiedykolwiek da radę zrobić takie wychylenie, a bardziej tutaj może pan Marcin, nie wiem, bo w sumie bardzo dużo jakby tutaj spoczywa na panu Marcinie, jeśli o to chodzi, ale muszę to powiedzieć, mam wrażenie, że po prostu ostatnie noty zmotywowały panią Dagmarę i modlę się o to, żeby sędziowie naprawdę tutaj docenili panią Dagmarę, bo według mnie to jest jej najlepszy taniec ever.
Fajna była zabawa, uśmiech. Tak. Od początku do końca. Nie będę tego oceniał restrykcyjnie, nie będę też oceniał techniki, no bo no, widać było. Jeśli chodzi o technikę, była tam próba. Była. Zawsze więc próba. Jest próba, jest próba. Zawsze na końcu jest. Bardzo inteligentnie skończyliście na ziemi. Bardzo jakoś na ziemi. Ja powiem tak, jak mój znajomy mówił do mnie, podchodząc po premierze kiedyś tak, Tomek, co by ludzie nie gadali, mnie się podobało. Jak to na przykład się wychodzi z filmu i nie wie się, co powiedzieć reżyserowi, to było o czymś, to było interesujące, to było zabawne, więc to mniej więcej tak zabawy dużo. Jesteś ulubienicą polskiej publiczności, tutaj ludzi w studio, więc o czym my mówimy? Na pewno to był quick, ale moim zdaniem nie step. Wiesz co, dla mnie to się zaczyna robić męczące. Ale powiem ci dlaczego. Dlatego gdybym wyłączyła muzykę, zdjęła ci te wszystkie dodatki. Każdy taniec jest w sumie identyczny, uśmiecham się fajnie, jadę po bandzie, nic nie umiem, ale mnie kochają i super, ja to doceniam. Ale tanecznie 90% w ocenie u mnie to jest technika ogólnie pojęta, a tylko 10% charyzmy. I tą charyzmę masz. No tutaj muszę powiedzieć, że jestem mega zdziwiona. Mega taka nawet rozczarowana bym powiedziała. Co to w ogóle za słowa? To znaczy, znacie moje zdanie. Ja w ostatnim filmiku naprawdę poświęciłam dużo czasu, wypowiedziałam się na ten temat, ale to jest dla mnie lekka przesada. No słuchajcie, wszystko wszystkim. Już naprawdę zostawmy ten temat, że pani Dagmara jest najgorsza pod względem techniki tanecznej. To trzeba po prostu powiedzieć głośno i wyraźnie. Pani Dagmara pod tym względem sobie średnio radzi w tym programie. Ale już zostawiając to, ten taniec nie był tak zły jak poprzednie. Ten taniec był lepszy. Więc tutaj chciałabym usłyszeć naprawdę cokolwiek, co doceni to, że pani Dagmara zatańczyła quickstepa, zrobiła fajne wychylenie, zrobiła fajny początek. Jestem trochę taka zdegustowana, zdziwiona tym, bo miałam wrażenie, że to będzie po prostu eureka, że pani Iwonka powie fajnie. Nie było rewelacji, ale było spoko. A tutaj taki mocny komentarz. Ja tutaj zastanawiam się, czy się nie wstrzymać od oceny. Serio. Bo nie wiem, jak to ocenić. Może dam dwie noty. Jedna będzie nota taka ogólna. Jak pani Dagmarka prezentuje się na tle innych par, dałabym trójeczkę, jeśli chodzi o ten występ. A jak pani Dagmara tutaj się zaprezentowała w porównaniu do jej poprzednich występów, dałabym ósemkę. Naprawdę dla mnie to kolosalna różnica jest pomiędzy tym występem, a jej poprzednimi. Rafał Maserak. 4. Ewa Kasprzyk. No dobra, podwyższę jej trochę. Tomasz Wygoda. Ja za tę odwagę i radość. Iwona Pawłowicz. 2. No i mamy 16 punktów. Ja tutaj chyba nie muszę mówić. Każdy tutaj miał swoje zdanie. Troszeczkę mnie to dziwi, bo poprzednie występy zostały ocenione troszeczkę lepiej. No ale rozumiem, że tutaj poziom powinien się podnosić z każdym odcinkiem, także wymagają pewnie czegoś więcej od pani Dagmary. No to jest sytuacja naprawdę taka bardzo trudna mi do oceniania osobiście, bo ja, tak jak już wcześniej mówiłam, nic nie mam do pani Dagmarki, no ale mimo wszystko w porównaniu do innych par, no to słabo tutaj im te tańce wychodzą. I jeszcze na koniec powiedzmy sobie o stylizacji. I ja tutaj muszę powiedzieć, że to była najbardziej szalona stylizacja w ogóle chyba z tej całej edycji. No tutaj jest po prostu na maksa kowbojsko. Nawet nie wiem, jak to skomentować, bo to mi wygląda na taki strój, który właśnie jest tylko i wyłącznie pod taką tematykę. Także ja tutaj muszę powiedzieć, że się wpisał i w sumie tylko tyle. Bo mało tutaj takich, wiecie, tanecznych aspektów, takich, jakie możemy spotkać na przykład na turnieju tańca. Także muszę powiedzieć, że tutaj wszystko było w klimacie. A przed nami następna para, Julka Kuczyńska ma fashion, Michał Danielczuk w drugim tańcu, czyli jedziemy od początku. Przed chwilą pokazali nam paso, więc teraz czekamy na jakiś standardzik. Walca angielskiego zatańczy para numer 7, Julia ma fashion Kuczyńska i Michał Danielczuk. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój. Zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Żyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli. No i tu właśnie potwierdziło się to, co mówiłam przy paso. Mamy paso, więc jest troszeczkę łatwiej, bo możemy zrobić groźną minę i już ludzie się wczuwają. A tutaj mamy walca i znowu wracamy do tej miny wakacyjnej. Tylko tyle. Ja już nie będę mówiła o mimice. Nie dmuchali w moje żagle,
odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze. Podoba mi się, że to show jest takie naprawdę delikatne, ale w sumie to taki jedyny aspekt, który bym powiedziała, że jest naprawdę taki fajny. No jeśli chodzi o resztę, to jest tak nijak, tak troszeczkę bezbarwnie. Ja wiem, że to jest wolny taniec, ale naprawdę walca da się zatańczyć w sposób interesujący. Nawet przy takiej piosence, która jest taka romantyczna, taka delikatna, to tutaj czegoś mi brakuje, jakiejś takiej malutkiej iskierki. Plus jeszcze dopowiem coś technicznego. Jeśli chodzi o ustawienie Julki, no to mi nadal brakuje tej szyi, tego kwiatka, o którym rozmawialiśmy. Mamy cały czas taką Julkę troszeczkę schowaną. Głowa już poszła. Ale co nam z głowy, jak klatka jest zapadnięta? Także ja bym tutaj wszystko otworzyła Julce. Wiem, że to nie jest łatwe. Sama nad tym pracowałam naprawdę latami, żeby to zrobić, a i tak czasem mi się nie udawało. Także w ogóle się nie dziwię, ale tak po prostu mówię, że w obrazie faktycznie no to przeszkadza. U stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Przekłuliście i ty przekułaś, że w tych momentach zatrzymania, kiedy zatrzymywaliście się w ramie, nadal był ruch. I teraz w tej okazji sway. Ruch był nieskończony. I co chcę powiedzieć, że patrząc na was, sobie pomyślałem, że ciało jest jak piasek, a umysł jest jak wiatr. Jak się chce zobaczyć, ładnie, no. Jak zachowuje się umysł, obserwujmy piasek. O. Przepięknie powiedziałem. Tomasz, pięknie mówisz dzisiaj, naprawdę pięknie. No pan Tomasz faktycznie dzisiaj ma taki dzień poety, ale bardzo mi się to podoba. W ogóle mam wrażenie, że w tej edycji pan Tomasz dodaje takiej iskierki inspiracji. Totalnie. Mam wrażenie, że pani Iwonka, okej, ona daje takie super rzeczy od siebie, takie techniczne, ale tutaj właśnie brakowało takiej osoby, która by inspirowała tym, co mówi. I pan Tomasz tutaj przyjechał po prostu z niebios. Naprawdę bardzo się cieszę, że pan Tomasz tutaj jest i właśnie wyraża się w taki sposób. I jeszcze przed tym, jak poznamy punktację, jak ja bym oceniła? No myślę, że tutaj dałabym 7. Z ręką na sercu dałabym 7, nie więcej. Bo było to delikatne, ale zarazem ja nie wyczułam w tym jakiegoś takiego oddechu. Także według mnie 7, ale zobaczmy, jak zagłosowali jurorzy. Rafał Maserat. 10. Ewa Kasprzyk. 10. Tomasz Wygoda. 10. Iwona Pawlowicz. 10. No tutaj 40 bym się nie spodziewała. Fajnie, że takim się udało. No ja tutaj bym zaniżyła chyba tą punktację, jakbym siedziała jako jury. Ale na szczęście nie siedzę i mogą się cieszyć dzisiaj 40. Jeśli chodzi, kochani, o stroje, no to suknia Julki jest jak najbardziej delikatna, pasuje do niej, jest taka bajeczna. Ja bym dodała Julce coś u góry, żeby coś się ruszało, jakieś pióra tutaj mogłyby wychodzić z tych rękawków, zamiast takie po prostu zwiśnięte te rękawki, ja bym dodała tutaj coś więcej, bo Julka ma tak malutką górę, że ona troszeczkę w tej sukni, w momencie, w którym ona jest bardzo duża na dole, troszeczkę tutaj nam ginie. Także ja bym tutaj walnęła coś naprawdę takiego porządnego, ale dół z tymi piórkami. No naprawdę wygląda po prostu tak księżniczkowo, także mi się bardzo podoba. No a Michał ma na sobie frak, także super klasyka. A przed nami następna para, Krzysztof Szczepaniak, Sara Janicka i pokażą nam teraz pasodoble. Pasodoble zatańczy para numer 3, Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka. Wam, że gdyby wcześniej nie powiedzieli, że jest to pasodoble, to ja bym się w ogóle nie domyśliła po tej piosence. W ogóle co to za wybór piosenki? Wrecking Ball to pasodoble? Dziwne. Według mnie przed nimi nie lada zadanie, żeby tutaj oddać charakter tańca z taką muzyką w tle.
Kurczę, no nie do końca wiem, jak mam to ocenić. Bo mi się tu nic nie styka. Mi się po prostu, wiecie, kabelki nie stykają. Jak ja słyszę taką piosenkę, mam ocenić pasodoble. Trudne to jest. A co dopiero, jakbym miała tańczyć do takiej piosenki, jeszcze w takim stroju? Wow, tutaj jest naprawdę galaktycznie. Ja się tu nie odnajduję. Fajne unoszenie, ale z drugiej strony też takie nerwowe. Ja wiem, że mamy paso, mamy taką agresję w ruchu, ale tutaj mieliśmy taką nerwówkę, takie spięcie negatywne. Ja też widziałam, że pod koniec pan Krzysztof się troszeczkę tak zachwiał, także no mam wrażenie, że właśnie ta nerwówka na to wpłynęła. Momenty takie typowo flamenco, jak tutaj mieli taką sekwencję, bardzo mi się podobały. Ja uważam, że one tutaj uratowały w ogóle ten cały występ. Ja bym zaczęła tym i skończyła tym. To był moment, w którym ja naprawdę się skupiłam i widziałam w tym pasodoble. Także to mi się bardzo podobało, ale nadal podtrzymuję to, że było to bardzo trudne zadanie dla nich. Naprawdę. Jesteście świetni, pokazaliście naprawdę już dużo bardzo dobrej pracy i w nogach wiele było też takiej ostrości, ale ja patrzyłem na twoją górę i tak jakby tam było albo za dużo trudnych elementów, nie oddychałeś wystarczająco, a jak z kolei robiłeś ruch, to nie było czegoś takiego, że miałeś w oczach kontynuację, a ty jesteś aktorem i wiesz doskonale, że to wykończenie tutaj było też potrzebne. A mnie urzekliście, powiem tak, to było dla mnie połączenie... Może trochę Gwiezdnych Wojen z Koridą, ale jednocześnie to było brawurowe, więc ja jestem zachwycona. Krzysiu, już wiesz, że potrafisz nas zachwycić i niejednokrotnie również mnie zachwycałeś, więc kiedy powiem ci, że to było dobre, to myślę, że nie jesteś szczęśliwy, bo to było takie po prostu dobre. A to pasodoble. Wiesz, a to pasodoble. W przypadku twojego tańca dobre. Chciałabym więcej. Nie miało to znamion. Wiesz, taniec musi mieć swój charakter. Niby były i figury dobre, ale takich znamion pasodoblowych to nie miało. Właśnie, to co powiedziała pani Iwonka, ale tutaj nie uważam, że Bęcki powinien dostać pan Krzysztof. No nie wiem tak naprawdę, kto to powinien dostać opieprz, ale na pewno nie pan Krzysiu. Dajcie znać, kochani, w komentarzu, bo nie wiem, czy mi się jakaś półkula odkleiła i ja teraz nagle myślę, że to było bardzo trudne zadanie. Czy naprawdę według was też tak było? Bo dla mnie... To było mega, mega trudne zdanie, żeby bez pomocy scenerii, strojów, choreografii takiej też do końca, żeby oddać to pasodoble, bo tutaj też widzę po jury, że oni się spodziewali tego pasodoble, a to było takie jakieś nowoczesne, tak jak pani Ewa sama powiedziała, to były takie jakieś Gwiezdne Wojny z tego zrobione. Także ja tutaj muszę powiedzieć szczerze, że jestem troszeczkę oburzona tym, że dali takie coś tutaj, a jury oczekuje zupełnie czegoś innego. Ja, kochani, tego tańca nie ocenię, bo nie chcę tutaj skrzywdzić pana Krzysztofa i Sary. Naprawdę uważam, że oni są przezdolni, potrafią zatańczyć naprawdę przepiękne pokazy, także pozwólcie, że ja tutaj nie ocenię tego tańca. Uważam, że to jest niesprawiedliwe, że dostali tak trudne zadanie. Rafał Maserat. 8. Ewa Kasprzyk. 9. Tomasz Wygoda. 7. Iwona Pawlowicz. 6. Mamy w rezultacie 30 punktów. Ja nie będę się do tego odnosić, bo mam focha. Stylizacji też nie ocenię, bo dla mnie są po prostu słabe. Wszystko tam było słabe. Naprawdę, wszystko. Sceneria, stroje. Makijaż Sary w sumie też do tej sukni nie pasuje, więc nie wiem, o co chodzi z tym makijażem. Ani do tamtej sukni nie pasował, ani do tej. No naprawdę powiem wam, że szkoda mi tej pary. Serio. W tym odcinku jakoś tak zostali słabo potraktowani. Także przejdziemy sobie, kochani, już do następnej pary. Przed nami Anita Sokołowska i Jacek Jeszcze w tańcu standardowym. Quick Stepa zatańczy para numer 10. Anita Sokołowska i Jacek Jeszcze. Your hands up, I feel the drop, we just broke up.
Ten moment był fajny pod względem artystycznym. Brakowało mi takiej pewności siebie, wiecie, jak ona robiła te rzeczy, co nie jest łatwe. Każdy z nas czułby się jak wariat, jakby dali nam samobody, mielibyśmy stanąć i nagle robić single lady. Raczej to się robi, wiecie, takie dla śmiechu. A tutaj pani Anita naprawdę miała bardzo trudne zadanie, bo miała się stać nagle taką pustą lalą, nie miała tańczyć I'm a single lady. No jest to takie troszeczkę, bym powiedziała, lekko żenujące, nie? Trochę nas tak ściska, jak to widzimy. Przynajmniej ja miałam takie odczucie i widziałam to po minie pani Anity, także no nie było to do końca tak, wiecie, na 100% zagrane. Jak ustawili się do ramy, przeszli do pozycji otwartej i lecieli sobie rany, to naprawdę na początku byłam w szoku. Później delikatnie zauważyliśmy, że pani Anita zaczęła sama skakać. Czyli odłączyła się tak naprawdę od Jacka, także zobaczymy, czy uratują sytuację. No powiem wam, że patrząc na ich poprzedni wykon, no to tutaj muszę powiedzieć, że nie do końca jestem usatysfakcjonowana tym poziomem. Nie zrozumcie mnie źle, rama, wszystko było super, ale były momenty, w których pani Anita delikatnie się wyłączała i to było bardzo widoczne. Jestem naprawdę ciekawa, co powie na to jury. Ja bym chciał zobaczyć, jak te hopki, te bieganie tańczyszy tak bez spódnicy. No gorąco się zrobiło, nie ukrywam. No. I z filmiku wyciągam też wnioski i uważam i też się podpisuję pod tym, że każdy taniec musi przedstawiać jakąś historię. I u mnie też zawsze, jak tworzyłem choreografię, to ważne było to, żeby była jakaś intencja. I tutaj no oczywiście mieliście muzykę taką nowoczesną, więc weszliście w taki nowoczesny klimat. Jeżeli chodzi o taniec taki stricte już quick step, no był zatańczony rewelacyjnie. Kilka różnych elementów, od tego teledyskotekowe, tak, dziękuję. Później to, co zrobiliście po kole w rytmie lekko razem. Tam był taki moment, kiedy byliście w parze blisko i miałem wrażenie, że wam się tak troszeczkę poszło w siłę i ojej, ale to było tylko wrażenie. Tomku, jak ja dziękuję. Tam był taki mały fragmencik, a dłuższy był taki, że tak jak teraz robię, zawiesiłaś się na prawej rączce Jacka i taką miałaś króciutką szyjkę. A ty tę siłę masz, nie boisz się nagiej pracy. Ale uwaga, jesteś zwierzak parkietowy. Tak. No tutaj muszę się zgodzić z jury poza panem Rafałem. Trochę tak mi się zrobiło niezręcznie, niesmacznie, jak tak zaczęli mówić o tej figurze pani Anity. Wszyscy wiemy, że wygląda pięknie, wszyscy widzimy, że ma super figurę, ale takie to było takie przesadne moim zdaniem. I ja bym oceniła, słuchajcie, ten występ na 7. Myślę, że to taka idealna ocena, bo mnie nie zmiotło z zachwytu, ale nadal ich poziom tańca jest bardzo wysoki. Rafał Maserak. 9. Ewa Kasprzyk. 9. Tomasz Wygoda. 9. Iwona Pawłowicz. 9. I wszyscy zgodnie podnieśli 9, co dało nam 36 punktów w rezultacie. No ja uważam, że to nadal jest bardzo wysoki wynik. No ja swoją 7 tutaj podtrzymuję, ale mimo wszystko wielkie brawa, bo naprawdę została włożona tutaj masa pracy. A my jeszcze króciutko o strojach, no co ja tu mogę powiedzieć. Body wykonane przepiękne, przepiękne wycięcia, bardzo mi się podobały plecy. Były tak ciekawe u pani Anity, no wyglądało to naprawdę przepięknie. Super pomysł z tą dopinaną spódnicą, dosyć odważne, no ale mimo wszystko robiło tutaj show, także mi się bardzo to podobało. No a pan Jacek prezentował się równie dobrze. Także stylizacje mi się podobały. A przed nami Maciej Musiał, Daria Syta i ich drugi taniec dzisiaj, czyli rumba. Rumbę zatańczy para numer 12, Maciej Musiał i Daria Syta. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go on.
Obejrzałam całą rumbę i naprawdę nie wiem, kiedy to zleciało. Wciągnęło mnie to, ale mimo wszystko wyhaczyłam takie malutkie błędy, jakie robił Maciej. I mi się wydaje, że te błędy się bardzo powtarzają. Także chciałabym, żeby ktoś Maciejowi dobitnie powiedział, że on ma ruchy takie delikatne, takie bym powiedziała nawet słabe. Tutaj nie mamy, wiecie, takiego wykończenia nawet u panów. Aż po dłonie musi przepływać energia. Nie może być takiego czegoś. Nie może ręka pójść tak. A tutaj niestety widzę to i w rękach, i w nogach. Całe ciało jakby fajnie się wije, jest fajny przepływ energii, ale on nigdzie ostatecznie nie celuje. Także tego mi bardzo u Macieja brakuje. No i tutaj to widzieliśmy, bo rumba jest wolna. W rumbie właśnie chcemy zobaczyć to rozciągnięcie, ale poprzez takie wykończenie bardzo mocne. Także tutaj tego nie widzieliśmy, ale sama choreografia, samo show bardzo mnie wciągnęło. Zawsze mówimy o tym, jaka kobieta ma być w rumbie. Właśnie to, co Krzysztof powiedział, że ma być zmysłowa. Żeby kobieta była w rumbie zmysłowa, to co musi zrobić mężczyzna? I teraz powiem, musi się prezentować i ją dobrze prowadzić. Dzisiaj całkowicie skupiłem się tylko na Darii. W ogóle nie patrzyłem na ciebie, ale to świadczy o tym, że dobrze ją poprowadziłeś. Wy jesteście bardzo dobrzy i to już mamy, więc idziemy dalej. Komplementy mamy za sobą. W tym tańcu brakowało mi tego, bo ja widziałem, w jaki sposób trzymacie się, jak trzymałeś Darię. Ona się, ja bym kogoś, jak kogoś kocham, bym bardziej obejmował. Miłość jest głęboka, miłość jest długa. U ciebie cały czas to było dość krótkie, jakbyście osobno odgrywali miłość, która ma być wspólna, ale na końcu było cudowne partnerowanie z tą rotacją nie, i bezpiecznie. Ja zaczekajcie, przerwać, zaczekajcie. Ja się w ogóle ale nie zgadzam. Słuchaj, Tomek cały czas nie mówi o rękach. Ja wiem, że one są ważne w tańcu, ale od nóg wychodzi taniec. Oczywiście, że proszę. Tak, Tomku. My z tobą się nie zgadzamy. Nie, nie chociaż się na rękach skończy. To może od razu, proszę, Iwona. Na rękach, ja też na rękach chcą dźwigać. Na rękach? No. Dźwigał. Matejo, dźwigał. A po pierwsze, rzeczywiście jedną z najpiękniejszych rzeczy, jaką mogłeś zrobić, byłeś na drugim planie. Ale czasami właśnie o to chodzi, bo ty nie grałeś, ja tu jestem najlepszy, patrzcie jak ja robię figury. Ty dyskretnie robiłeś boską kukaraczę, którą byłam zauroczona, a jednocześnie pokazywałeś swoją partnerkę, więc ja się nie zgodzę z Tomkiem. Tu było tyle dobra. Tutaj pan Tomasz został troszeczkę zhejtowany. Szkoda mi go, bo ja się z nim zgadzam. Nie było absolutnie wykończenia w rękach. Także no, ja nie wiem, o co ten bulwers, naprawdę. To, że pan Rafał się skupił na Darii i nie widział pana Maćka, to już nie nasz problem, że tak powiem. No tutaj jury mają takie odmienne zdanie, ja muszę stanąć po stronie pana Tomka. Bardzo, ale to bardzo się z panem zgadzam. Jeśli chodzi o moją ocenę, chyba też bym dała 7, wiecie? Bo brakowało mi tego wykończenia, a no jednak oceniamy głównie tutaj gwiazdę. Także jest to bardzo ważny aspekt, ale sam w sobie show... Klasa. Naprawdę tak mnie wciągnęło, no że widzicie, w ogóle nie pomyślałam o tym, żeby zastopować i coś do was powiedzieć. Rafał Maserak. Plusik za wąsa. Ewa Kasprzyk. Tomasz Wygoda. 8. Iwona Pawlowicz. 9. Mamy w rezultacie 37 punktów. Mnie to dziwi. Szczerze wam powiem, że aż tak wysoko, bo tutaj mnie aż tak ten występ nie zachwycił. No ale rozumiem, każdy ma tutaj prawo się wypowiedzieć, także w ogóle nie neguję tych ocen. Ja bym tutaj dała 7, a my jeszcze sobie ocenimy stroje. Tak jak ja powiem wam szczerze, że nie przepadam za kombinezonami, tak tutaj muszę powiedzieć ogromne wow. Zostało wspomniane, że ten kombinezon był wyklejany ręcznie, kamyczek po kamyczku, także naprawdę szapoba dla stylistki. Zrobiło to świetną robotę w tym tańcu. Jeśli chodzi o Maćka, no to nie miał być tykany, nie jest tykany, fajna koszula i tyle. A przed nami, kochani, następna para, Roxy Węgiel, Michał Kasin, pokazali nam sambę, więc teraz czas na jakiś tańc standardowy. Walca Wiedeńskiego zatańczy para numer 5, Roxy Węgiel i Michał Kasin. Yeah.
No powiem wam, że to show robi na mnie ogromne wrażenie. Od samego początku, jak tutaj poleciała Roxana, totalnie pokazała właśnie zaufanie do Michała, co było przepiękne. Idąc dalej, sekwencja z walca Wiedeńskiego, bardzo fajnie wykonana, zmienne. A my nie widzieliśmy jeszcze chyba zmiennych, chociaż może się pojawiły, ale te zrobiły na mnie naprawdę ogromne wrażenie. Ja tylko powiem, że jestem zauroczona tutaj Roxaną. Naprawdę, taka dojrzała, zarazem delikatna, ale nie taka wiotka. To mi się chyba nawet bardziej podobało niż ich samba. Przepięknie. Ja z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że jako jury dałabym tutaj dychę. Naprawdę. Tym razem Roxy zacznę od złego, na raz odpięty do przodu, ale wolałabym to tak, wiesz, zostawić z boku, ponieważ wiesz, jak patrzę na twój taniec, w ogóle muszę sobie przypomnieć, że ty masz chyba tak 19 lat. Tak. W tobie jest tyle dojrzałości, mądrości tanecznej, mądrości ruchu, że jestem tym też ponownie zauroczona. Moim zdaniem jesteś królową taneczną tej edycji. Będę kontynuować o tej mądrości. To jest tak, że niektórzy muszą się nauczyć takiego przepływu energii, ponieważ ciała są często zblokowane. Nie każdy na dzień dobry dostaje tak fajne możliwości też jak ty, ale w tym się kryje jakaś dojrzałość też, ktoś powie, z jakiejś wcześniejszej pracy na tym świecie albo innym. I ty ją niewątpliwie masz i to widać, jak pięknie, spójnie przy prostych i trudnych rzeczach przechodzicie miękko od jednego elementu do drugiego. A my sobie jeszcze powiemy króciutko o strojach. Suknia jest tak przepiękna. Ja tu nie mam nic do dodania. Zobaczcie sobie na zdjęcia, podziwiajmy razem tą suknię. Ona jest przepiękna. Jeśli chodzi o Michała, ja bym tutaj usunęła jedną warstwę. To znaczy usunęłabym tutaj ten golfik. Widać, że naprawdę ma na sobie mnóstwo warstw. Więc ja myślę, że bez tego golfu naprawdę byłoby spoko. Bo tutaj ma i tak wysoki kołnierz, także i tak wyglądałoby to po królewsku. A ten golf właśnie troszeczkę odejmuje takiej klasy. Także u Michała bym ten golf usunęła, a u Roxany nie mam czego usuwać. Rafał Maserak. 9. Ewa Kasprzyk. 10. Tomasz Wygoda. 10. Iwona Pawlowicz. 10. W rezultacie mamy 39 punktów, tylko pan Rafał dał 9, także bardzo mnie to cieszy. Naprawdę po takim występie zasługują obydwoje na taką punktację. A przed nami, kochani, ostatni występ tego odcinka. Dagmara Kazimierska, Marcin Hakiel. Zobaczmy, czy tym razem będzie lepiej. Broadway Jazz zatańczy para numer 8. Dagmara Kazimierska i Marcin Hakiel. Romeo był.
No powiem wam szczerze, tak jak ostatni występ, muszę przyznać, że mi się podobał. Jak na panią Dagmarkę, naprawdę super. Tak ten... Mam wrażenie, że tutaj po prostu jury pojedzie po bandzie, bo tutaj ma pole manewru. Po prostu nie było tutaj tańca. Jeśli bym miała ocenić tutaj charyzmę, to dałabym 10, ale jeśli miałabym ocenić tutaj wszystko z tańcem, to dałabym 1. Bo naprawdę, oprócz charyzmy, tutaj nie widziałam nic. Także ja tutaj nie mam zbytnio czego oceniać. Ten program mnie, drodzy Państwo, zawsze zaskakuje. W tym programie zdarzają się cuda, ponieważ wszyscy tancerze po takim, no już półmetku, tańczą lepiej, ale są też cuda, że niektórzy tańczą gorzej. To już nie jest nawet chodzenie z gwiazdami, to już jest tym razem. Witam Państwa w programie Stanie z gwiazdami. Wyglądacie rewelacyjnie, wyglądasz przecudownie. To nasza Martyna Ławczyk. Ale naprawdę, ale teraz dalej. Ale teraz jeszcze, Dagmara, jeszcze jedna rzecz. I to jest tak jak we wcześniejszych tańcach. Wiesz, czego mi zabrakło? Miał być jazz. Jazz ma więcej akcentów, ostrych ruchów, to był slajdów. Jakiś jazz? I właśnie jazz powinien to mieć, a u ciebie trochę ty wnosisz te zawsze swoją, taką z dystansem, jakość. Ja przepraszam, tak ja robisz... tu biorę, więc... nawet nie chcę powiedzieć pierwszą, lepszą, bo to było nieładnie, więc... ale każdą z pań tutaj stawiam i tańczę to samo. Dagmara, bawisz się świetnie, ale nie popracowaliście nawet nad jakością tego jazzowego ruchu. Pracowałam. Nie... Ale popracuj, bądź trochę ostrzejsza no, w tym ruchu. Ale gdzie ty pracujesz? Dagmara, jest cały czas uśmiech. Pokaż czasami pazura, po prostu. Ja tylko się cały czas czekam, kiedy się to zacznie. Ale może coś przeoczyłam. No, może... cały czas czekamy. Ewo, ty czekałaś, kiedy to się zacznie, ale czekam, kiedy to się skończy. Słuchajcie, jak dowiedziałem się, że macie tańczyć Broadway Jazz, to normalnie się podrapałem po głowie. A ja się załamałam. I tak, i mówię... Dynamika, ekspresja, nieprzewidywalność. Ostre ruchy. Nic. Rafał Maserat. Jeden punkt więcej za klapki. Ewa Kasprzyk. Jeden. Tomasz Wygoda. Trzy. Iwona Pawłowicz. No niestety niższej nie mam, jeden. No i punktacja, kochani, też jest mocna. 7 punktów. 7. Nawet nie 10. Ja myślałam, że tutaj kiedyś zawita 10, ale 7. No to powiem szczerze, że nawet ja się nie spodziewałam tutaj. No i chyba 1, kochani, w tej edycji. 1. Jest mi przykro. Naprawdę jest mi przykro, bo nikt by nie chciał zobaczyć takiej punktacji. Nikt nie chciałby być tak oceniony, nikt nie chciałby usłyszeć takich słów. A jeśli chodzi o stroje, no to tutaj mamy inspirację Marilyn Monroe. Widać to. I bardzo to pasuje pani Dagmarce. Wygląda to prześwietnie. Pan Marcin również nie odstaje tutaj klasą. Wygląda bardzo ładnie. Kochani, mam dla was jeszcze informację z ostatniej chwili. Pani Dagmara zrezygnowała z programu z przyczyn zdrowotnych. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, przyczyną może być tutaj złamane żebro, ale również do tego pewnie dołożyły się jej chore nogi. Także na pewno jest to bardzo przykra informacja dla jej fanów, ale z drugiej strony pamiętajmy, że zdrowie jest najważniejsze. Słyszałam, że pani Dagmarce ten program sprawiał dużo radości, ale również tym samym dużo bólu. Także myślę, że jest to dobra decyzja i zostało nam trzymać kciuki. Do szybkiego powrotu do zdrowia. A my, kochani, dowiemy się, kto dzisiaj opuści program. Zobaczmy. W grze na pewno zostają Anita i Jacek. Julia i Michał. Roxy i Michała. Dagmary i Marcina. Mamy zagrożone 2 pary. Marcin Musiał, Daria Syta oraz pan Krzysiu i Sara Janicka. Ogłaszam Państwu, że decyzją widzów i jurorów z programem żegnają się dziś Krzysztof i Sara. A to oznacza, że do następnego odcinka przechodzi Maciej i Daria. No i z programem żegnają się dzisiaj Krzysztof i Sara. Mi serce pękło na pół. Tyle powiem. Pan Krzysiu dał nam naprawdę... tak świetne pokazy. Tak po prostu oddał się w tym programie. Pokazał nam naprawdę inny poziom, nie tylko tańca, ale i aktorstwa w tym tańcu. To było tak świetne,
że ja tutaj naprawdę ukłon w stronę pana Krzysia. Kochamy całym sercem. Mam nadzieję, że wy też. No i niestety, kochani, takie zasady tego programu, to widzowie decydują. Mi jest bardzo, bardzo, bardzo przykro, że pan Krzysiu odpadł. No ale nic z tym nie mogę zrobić. Niestety. Mogę się jedynie z wami teraz, kochani, pożegnać. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Teraz będzie już tylko trudniej, kochani. Zostanie tak mało par, że będzie serce mi pękało naprawdę co tydzień. Ale ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, dziękuję, że tak ze mną oglądacie, komentujecie, dawajcie znać, co uważacie o każdej parze w komentarzu, jaki występ wam się najbardziej podobał. A my widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, kochani, buziaczki, pa, pa! Kochani, na sam koniec jeszcze taka pozytywna informacja. W związku z tym, że pani Dagmara zrezygnowała z programu, wracają Krzysztof i Sara. Także takim pozytywnym akcentem, kochani, się żegnamy i do zobaczenia w następnym odcinku, w którym będziemy mogli sobie ocenić również ich taniec.